Minister Marek Gróbarczyk na ostatnim posiedzeniu wyjazdowym Komisji Sejmowej w Tolkmicku oświadczył, iż lokalizacja przekopu to jest gmina Sztutowa, Nowy Świat. Inwestycja jest przygotowywana w chwili obecnej pod względem technicznym. Termin rozpoczęcia został wstępnie określony na koniec przyszłego roku, początek następnego, także wszystko jest terminowo i cieszymy się bardzo, że to jest właśnie nasza gmina i oby tak dalej. Dla nas jest to fantastyczna wiadomość. No właśnie, to duża szansa rozwojowa i też chyba przyciągnięcia też sporej części być może inwestorów także na teren gminy, którzy tutaj zaczną swoją działalność, jak pan się do tego stosuje. No oczywiście, pamiętajmy o tym, że ta inwestycja to nie tylko prosta kwestia komunikacji między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym. To nie tylko kwestia żeglugi śródlądowej, ale przede wszystkim olbrzymia możliwość do budowy nowej jakości społecznej, nowej infrastruktury turystycznej wzdłuż tego kanału, prawda? Ponieważ jeżeli ta inwestycja w założeniach ma również wygenerować zwiększoną liczbę turystów, to my tych turystów musimy odpowiednio ugościć, tak? Więc powstanie nowej infrastruktury społecznej, w którą bardzo wierzę i o którą bardzo zabiegam. Ale to również kwestia nowej infrastruktury drogowej. Dlaczego? Dlatego, ponieważ jeżeli nowa inwestycja jest traktowana jako inwestycja strategiczna, to musimy pamiętać o tym, że między Zalewem Wiślanym, między Mierzeją Wiślaną nie ma ani jednego połączenia, które spełniałoby podstawowe standardy, ponieważ jeżeli popatrzymy się na kierunek 502, Nowy Dwór, Stegna, są dwa mosty zabytkowe o ograniczeniu tonażu 30 ton. Natomiast jeżeli patrzymy się na nowoczesny most w Drewnicach, to w Drewnicy, to jak samotny biały żagiel, ten most tkwi wokół dróg, które mają ograniczenie do 19 ton. To są drogi, które odziedziczyliśmy bezpośrednio w wyniku II wojny światowej przy delikatnej, subtelnej korekcie, czyli innymi słowy, nie jesteśmy przygotowani pod względem komunikacyjnym i mam nadzieję, że wraz z budową kanału rząd przychyli się ku temu, aby wybudować nowe połączenie w określonym standardzie, o które to połączenie również zabiega od pewnego czasu i mam nadzieję, że znajdziemy tutaj pozytywny konsensus. No i oczywiście ostatni element, który musi zostać uwzględniony, to rewitalizacja kolei wąskotorowej, która tak pięknie spisywała się przed wojną, która można powiedzieć technicznie funkcjonowała do 1949 roku, ale no, w wyniku działań dewastacyjno-reparacyjnych została wywieziona. W związku z tym to jest wspaniały moment, aby ten element kulturowy, techniczny odtworzyć, doprowadzić do tego, aby Mierzeja Wiślana była zwartym organizmem komunikacyjnym, również w obszarze tej kolei wąskotorowej, a też pamiętajmy o tym, że to jest niezwykle istotny argument proekologiczny, ponieważ kolej wąskotorowa eliminuje nadmierną liczbę pojazdów, a co za tym idzie dwutlenku węgla. Pragnę jedynie wskazać, że w zeszłym roku Żuławska kolej wąskotorowa przywiozła prawie 60 tysięcy osób. A jeżeli założymy, że kanał będzie sprawiał i generował dodatkowy ruch turystyczny, co jest warunkiem sine qua non wkomponowania tego kanału w tkankę społeczną, to ta kolej wąskotorowa wygeneruje znacznie więcej turystów. A co za tym idzie, wpłynie na eliminację dwutlenku węgla i tak dalej, i tak dalej. Także tu jest wiele czynników bardzo pozytywnych, które będą wiązały się z pojawieniem się tej pięknej inwestycji w naszej gminie. Jeżeli te wszystkie elementy zostaną w sposób konstruktywny połączone, będziemy mieli fantastyczną nową jakość, która będzie nam generowała
całkowicie nowe perspektywy. Dla Mierzei Wiślanej, dla Zalewu Wiślanego, dla całych Żuław, a tak naprawdę dla całej Polski, prawda? I to, co ważne, już w końcu niedługo poznamy konkretne miejsce, bo ten Nowy Świat to trochę takie magiczne miejsce. No tak, nie każdy sobie do końca zdaje sprawę. Tak, tak, tak. Jest, no 100 metrów w jedną, 100 metrów, ale już tutaj ta lokalizacja jest, można powiedzieć, za chwilę będzie znana co do metra. Także najważniejsze, że w naszej gminie i Nowym Świecie. Nomen omen.